Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dawid Midor, a to już siódma odsłona naszego podcastu Dlaczego ZDZ. Dzisiaj moim gościem jest... Nikodem Zioło, witam. Bardzo mi miło Nikodemie, że tutaj przyszedłeś z nami porozmawiać, dlatego pierwsze pytanie, jakie zadam, dlaczego ZDZ? E, no to tak, no to jest podstawowe pytanie w sumie, więc e, dlaczego ZDZ? Często e, odpowiadałem na to i, i mówiłem o tym na dniach otwartych przede wszystkim. No ze względu chyba tak jak większość na gdzieś tam na ten e-sport i, i zajawkę komputerową, potem przerodziło się w to dużo innych rzeczy i inicjatyw i projektów, no ale wydaje mi się, że e, szkoła działa dość nieszablonowo, mamy fajne e, specjalizacje, więc e, no, wydaje mi się, że ze względu po prostu na gdzieś tą wyjątkowość i, e, i to, że szkoła jest po prostu inna niż wszystkie. Czyli w sumie to, że grałeś w gierki, kiedyś spowodowało, że idziesz do ZDZ? -u. No tak, no w głównej mierze tak, no ale w momencie, w którym zacząłem się gdzieś tam bardziej tym interesować i, i zobaczyłem, że to nie jest tylko granie w gierki, to, to stwierdziłem, że w sumie ZDZ to jest, to jest dobry wybór i coś, co może gdzieś tam w przyszłości pomóc. A jak nie, no to cały czas zostaje technik informatyk, więc na esporcie nie wszystko się polega. Czyli sobie z technikiem radzisz? Jak najbardziej, no nie mam jakichś większych problemów, no chyba że frekwencyjne, ale jeżeli chodzi o samego technika, no to czasami jest ciężej, czasami, czasami prościej, no ale nie narzekam, jest ok. Ok, to w takim razie, skoro już nam tutaj bardzo ładnie powiedziałeś, dlaczego nasza ulubiona szkoła została przy ciebie wybrana tutaj, powiedz mi, no bo nie będę tutaj owijał w bawełnę, zmienimy troszeczkę kolejność tego, co sobie ustaliliśmy przed podcastem. Mówiłeś, że gdzieś tutaj się to rozszerzyło. O informatyka pytać nie będę, bo jak powiedziałeś, że ogarniasz technika i gdzieś ci to zawsze zostanie, no to pewnie w informatykę niekoniecznie chcesz brnąć, ale jest to taki plan B. Esport. Co ci się udało dokonać u nas w szkole przez 3 lata z esportem? Znaczy no, e-sport to z roku na rok wydaje mi się, że gdzieś tam zaczął pewien temat umierać, już tłumaczę dlaczego. Mam na myśli tutaj sprawę taką, że w pierwszej klasie, no to wiadomo, wszyscy gdzieś tam nastawieni na Giercowanie, typowa liga legend, CS i, i turniejki, i gdzieś marzenia, że ktoś zostanie przyszłym Jankosem, Paszom, czy Tazem. Eee, no na początku, no to każdy gdzieś tam ma takie myśli i nie wie do końca, z czym tak naprawdę e sport może się wiązać bardziej. Eee, no i pierwsza klasa, no to właśnie gdzieś było granie i zaangażowanie się eee, później w, w drużynę sportową, jaką był Vektor, eee, w sumie no to jest. Eee, druga klasa, no to. Eee, Przeskoczyłem z grania na zarządzanie drużyną i szło to całkiem ok. No a trzecia klasa, no to już wydaje mi się, gdzieś w 100% nastawiłem się na organizację turniejów i eventów, gdzie no tak. Jeżeli w drugiej klasie zajmowałem się też drużyną, no to już powoli e, nabierało to tempa e, w postaci po prostu organizacji turniejów, eventów, gdzieś bardziej stwierdziłem, że to jest moją zajawką. Mm, no bo wiadomo, no, są gracze, no ale gracze gdzieś muszą, e, muszą mieć swoje miejsce do grania, no i ktoś to miejsce musi zorganizować, a ze względu gdzieś tam na e, prywatny, brak czasu i, i brak zaangażowania też z mojej strony i pewne wypalenie, no to drużynę zostawiłem e, po prostu i nie jest na razie. Prowadzona i zająłem się w głównej mierze właśnie eventami. Czyli można by powiedzieć, że z tej standardowej, startowej kariery każdego gracza, gdzieś tam poszedłeś w organizację turniejów. No tak, no wydaje mi się, że to jest. E rzecz, która nie jest na początku po prostu postrzegana przez e, młodych uczniów i, i na początku właśnie gdzieś tam swojej kariery sportowej e, nikt na to nie patrzy. To tak samo jest jak z informatykiem. Informatyk, no to jest i mamy hardware'owców i mamy software'owców, jedni zajmują się programowaniem, a drudzy po prostu pracują na serwisie i składają komputery. E, no i tak samo wygląda to na e-sporcie, to wszystko ma milion swoich dróg w postaci właśnie organizacji, eventów, jest potrzeb potrzebni są graficy do ogarniania czy to drużyn, czy właśnie gdzieś tam promocji takich eventów. E, są potrzeby i też właśnie po prostu informatycy, informatycy czy osoby, które po prostu zajmą się technicznymi sprawami związanymi ze sprzętem. E, czyli no podstawowe rzeczy, komputery, e, sieci i ustawienie tego wszystkiego do takiego porządku, żeby gracze mieli swobodę gry. Czyli, jakby nie patrzeć, technik się przyda tutaj w tym kierunku. No tak, no, no, wydaje mi się, że bez informatyki da się to ogarnąć, ale e, też patrząc na gdzieś rynek pracy i e, orientując się w tym temacie, no to widać, że też są potrzebni po prostu czy to sieciowcy, czy, czy inne osoby, które bezpośrednio mają doświadczenie z, z informatyką. Okej, okay. to tak może zaczepiając, właśnie, bo mówisz, że tutaj na tworzeniu turniejów się bardziej skupiasz i bardziej ci to tak naprawdę wychodzi. Powiedz mi, jakie turnieje do tej pory tutaj tak naprawdę tworzyłeś. Ja już to dość sporo można wymieniać, bo tak naprawdę w momencie, w którym poznałem już absolwenta naszej szkoły, który założył ZDZ, czyli organizację w sumie pod szkołą, która zajmowała się bezpośrednią organizacją LANów w głównej mierze. No to zaczęło się wszystko chyba od gdzieś ZDZ Championship bodajże i to były takie rozgrywki, które były prowadzone między ZDZ-ami, wszystkimi szkołami, czy to Żywiec, czy to Bytom, czy też Kęty lub Andrychów, no i oczywiście Katowice, no to gdzieś tam od tego się to powoli zaczęło. E, wszystkich takich nazw musiałbym sobie chyba sam wygooglować. No, są, je, są jeszcze. Mm, kurczę. Dość sporo jest samych nazw turniejów. Są jeszcze te zimowe. E, teraz mieliśmy ostatnio mm, ZDZ. Wracamy na LAN. E, wracamy ze względu na to, że wiadomo, no COVID przeszkodził w organizacji wcześniej LANów. Wszystko trzeba było przenieść do internetu. E, więc z samych e, turniejów, które mógł, mógłbym e, wypunktować na CV, e, no to jest dość sporo. Okej, okay, a jakbyś miał podać taki przykładowo najtrudniejszy, jaki ci się udało dopiąć, bo wiadomo, są takie, których się siłą rzeczy nie da skończyć, nie? Ale taki najcięższy, najcięższy e, z turniej, które od początku, od zera do końca robiłeś, jakbyś mógł nam zdradzić, w jaki sposób go zrobiłeś, od zera, co najpierw robiłeś, potem co załatwiałeś, w jaki sposób. No i co stało na przeszkodzie, że on był takim najtrudniejszym. Eee, kurczę, jeżeli chodzi o, o sam, samą trudność zrobienia turnieju, to ciężko mi powiedzieć. To też tak wybrzmiewa, jakbym robił to sam, a wiadomo, że to nie jest tak. Ja zajmuję się w głównej mierze bardziej organizacją sprzętową. No czy po prostu, jeżeli chodzi o początkowe stopnie turnieju, jakieś tam kroki, no to kwalifikacje prowadzę, jestem w, eee, głównie adminem z Ligi Legend, więc prowadzę kwalifikacje, adminuję wszystkich graczy gdzieś tam w lobby, czy niki się zgadzają, czy ci gracze, którzy się rzeczywiście zapisali, to rzeczywiście oni grają, nie są to konta gdzieś tam fejkowe, czy też gracze, którzy są tak naprawdę w wyższym elo. Więc od tego tak naprawdę wszystko się zaczyna. No największe problemy sprawia potem sam LAN, czyli organizacja tego e, od strony takiej już bardziej live, w momencie, w którym tak naprawdę nie mamy możliwości e, dysponowania czasem, bo wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Turnieje robimy dwa dni czy nawet trzy dni wcześniej, żeby wszystko grało. No ale finalnie i tak pojawiają się problemy. Najtrudniej co teraz było, no to chyba właśnie ten wracamy na LAN. ZZZZ wracamy na LAN ze względu na to, że są problemy sieciowe u nas w szkole. No a większość turniejów LANowych jest organizowane właśnie u nas w szkole w ZDZ w Bielsku Białej. Więc wydaje mi się, że teraz najtrudniejszym, największym, który przysporzył problemów, to jest właśnie ten. Chyba, że czegoś nie pamiętam, ale jak najbardziej to ten najświeższy był najtrudniejszy, odpowiadając na Twoje pytanie. Ale udało się go dopić. E, no udało się, ale z dość e, słabym skutkiem ze względu na to, że musieliśmy e, część drużyn oddelegować na rozgrywki online e, w swoich domach no bo po prostu sieć u nas w szkole nie dawała sobie rady z natłokiem gier. Mieliśmy dwie gry, CSa i LoLa no i to jest wiadome, że na samej scenie jest 10 graczy na serwerze no i 10 w salach którzy też grają na przykład w LoLa. No w międzyczasie pobiera się czy to jakieś sterowniki, ktoś się przygotowuje do czegoś. Natłok po prostu na sieci jest tak duży że potem na przykład mamy pakiet losy. No i to spowodowało że musieliśmy niestety Eee, pozbyć się kilku drużyn na rzecz e, innych rozgrywek i przenieść to na inną datę. Okej, okay, ale takie rozwiązanie, które miałbyś podać, tego problemu? Eee, znaczy, rozwiązanie e, częściowo zostało już rozwiązane. E, mam na myśli tutaj. Mm... Ten fakt zmienienia tylko i wyłącznie przepustowości kabla w serwerowni, który spowodował, że ze 100 mega mamy 250. No, takie błędy się zdarzają, czasami najprostsze. Kombinowaliśmy naprawdę sporo, żeby się gdzieś to tam wcześniej udało. Finalnie okazał się to bardzo, bardzo prosty błąd, który dało się rozwiązać. Udało się. No i możliwe, że gdzieś to w przyszłości spowoduje, że będzie prościej zorganizować tego typu event, ale jednak. Dalej, samym rozwiązaniem wydaje mi się, że jest potrzebny ktoś, albo przynajmniej tylko i wyłącznie jedna osoba, czy administrator, który zajmie się serwerownią, tak, że każda z sal będzie miała e, swobodny dostęp, płynny przede wszystkim i szybki dostęp do sieci internetowej. E, no i w, te podsieci będą tak pogrupowane, że jeżeli mówimy to o LAN-ie, no to wiadomo, że będziemy mogli postawić własny serwer, na którym nie będzie strat. E, w postaci gdzieś tam wyższego pingu czy wysokich pakiet losów. Więc, no tak, odpowiadając też po prostu na pytanie, no to najbardziej trzeba zorganizować gdzieś tam serwerownię. Czyli serwerownia była tutaj takim największym problemem? No tak, no bo tak jak mówię, no ze względu na to, że też szkoła nie ma bezpośrednio takiego wpływu na serwerownię, dużo ma tutaj, dużo rąk wkładają katowice. E, gdzieś tam nad tą kontrolą, no to gdzieś informacje między nauczycielami czy też e, adminami e, serwerowni nie są dość na tyle płynne i wiarygodne, że pojawia się naprawdę sporo problemów. No a wiadomo, że każdy gdzieś tam na rozwiązanie, mm, każdy ma swoje rozwiązania do danego problemu. E, no i potem robi się z tego mm, młyn. No młyn, dokładnie. Robi się młyn, no, chaos jest... i potem są problemy, tak. Okej, okay, a taki turniej, którego możemy wypatrywać? E, teraz e, no ciężko mi jest powiedzieć, ze względu na to, że set bezpośrednio nie jest już e, pod samą szkołą. E, uczestniczy teraz e, bardziej w projektach Esport Association w Katowicach. No, jest to organizacja, która zajmuje się już na bardzo wy wysoką i grubą skalę w Polsce organizacją eventów. Tutaj mam na myśli OKSE, czyli co roku w sumie nasza szkoła i kierunek e sportowy wyjeżdża na OXE, czyli Ogólnopolski Kongres Sportów Elektronicznych i tym zajmuje się też właśnie Esport Association. Polecam gdzieś tam zajrzeć właśnie na Face'a czy yy, inne socjale i wypatrywać tych turniejów. No bo bezpośrednio jeżeli chodzi o CzDZ, no to nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, bo no nie wiadomo, czy Czyli to będzie. już jako bardziej pomocnik głównej firmy jesteście. Nie robicie już takich turniejów? Tak, z tak. Siebie. No jeżeli chodzi o mnie, no to ja dość często mm, też z niektórymi innymi tutaj uczniami w szkole pomagam w Sport Association. No i w sumie tak się zaczęło to, że pierwsza czy nawet no pierwsza klasa, no bo druga to był COVID. W pierwszej byłem uczestnikiem e, OXE, jako po prostu oglądający gdzieś tam... Mm... Rozmawiałem z tymi ludźmi bardziej jako tylko i wyłącznie widz, no a teraz przyszła trzecia klasa i już pojawiłem się jako organizator, czy jako gdzieś tam pomoc i, i też admin, e, więc ta ścieżka jest gdzieś tam daleka, ale no tak jak mówię, no ZZZ podlega raczej bardziej teraz pod Esport Association i tam e, polecam zerkać, co nie znaczy, że ZZZ nie będzie organizował w przyszłości dalej e, pod swoim brandem m, turniejów. No tak, tak jak mówię, no teraz był ten Wracam na LAN i wydaje mi się, że na tym się jeszcze nie skończy. Jeszcze się nie skończy, czyli najbliżej pewnie jakaś świąteczna edycja, e, może nie świąteczna. No teraz e, mamy, mamy już maj. No to powoli gdzieś tam okres taki letni, e, gdzieś też taki bardziej wydaje mi się, że sezon e, na turnieje. No, wakacyjny bardziej bym powiedział. Jeżeli już miałbym strzelać, to bardziej gdzieś tam wakacyjny. Czy może nawet jeżeli mówimy tu o promocji szkoły, no to jeszcze przed wakacjami, żeby zachęcić gdzieś tam młodych uczniów z podstawówki do przyjścia do naszej szkoły, żeby zobaczyli, że coś się dzieje, że jednak działamy. Taki sztuczny turniej, żeby przyszli sefogra Nie no, bez, bez, bez <laughs> przesady, no nie, nie sztuczne, no ale e, no jednak promocja, e, no to jest też główny zamiar organizacji tych tur turniejów, żeby było więcej uczestników, e, co za tym idzie, no więcej sponsorów, e, no i, i lepsze nagrody w przyszłości też. Lepsze nagrody. A tą drużynę, tak żeby jeszcze zaczepić tutaj słowem, zostawiłeś tak kompletnie? Czy ona coś tam jeszcze coś pomagasz? próbujesz z nimi działać nad się nie działam teraz e, nic ze względu na to, to jak mówię No e, rozwiązanie rozwiązania przychodziły mi różne do głowy, ale tak jak mówię, no czasu nie mam na to, jako na papierze menadżer dalej drużyny jestem e, to może działać, e, no ale sam sobie z tym nie poradzę, do tego są potrzebne też e, zaangażowanie innych osób e, no nie chcę mówić, że zostawiłem po prostu na lodzie, no bo na lodzie nie zostawiłem, To po prostu tak jak mówię składa się zaangażowanie e, różnych osób, no drużyna na papierze jest, no ale to tylko to tak jak mówię, się tak, no fizycznie się rozpadło, tak jest. Więc jakby nie patrzeć, no to w sumie drużyny nie ma. E, no nie ma. No bezpośrednio nie działa, więc w zasadzie jedno to nie ma. Strona na Facebooku jest, e, ludzie gdzieś którzy grali są, no ale e, ale jakby ktoś chciał dział. grać, zapraszamy. Prawda? Tak, tak. No jak najbardziej, no jeżeli pojawiłaby się też e, Garstka osób, które byłyby zaangażowane i gdzieś widziały swój potencjał w drużynie, no to to jest, to jest dobry ruch, no bo oficjalnie drużyna jest, podlega pod szkołę. Też oficjalnie, jeżeli chodzi, właśnie na papierze, wszystko jest dobrze dograne w postaci czy tam koszulek, czy później ewentualnych zapisów na turnieje. Ja też już jakieś doświadczenie mam ze względu, czy, czy jestem organizatorem, czy sam prowadziłem drużynę. No ale. Problem jest coś takiego, że dużo osób przychodzi tutaj do szkoły, no i to no nie ukrywajmy, nie jest czasami wysoka liga graczy. A co za tym idzie? Pojawiają się porażki, pojawia się brak motywacji, pojawiają się kłótnie w drużynie, no i przez to niestety jest brak zaangażowania i jakichś wymiernych później wyników, które powodują, że jednak napędza to gdzieś to. To koło leci, ona się toczy, ta, ten snowball tak zwany, no i, i samo się to toczy. No ale tak jak mówię, no jeżeli ni niestety ciężko jest znaleźć dobrych graczy u nas w szkole, ta takich, którzy będą zaangażowani, e, no i będą potrafili grać drużynowo przede wszystkim, tak. Więc e, no jedyne co mi przychodzi na myśl w kontekście drużyny, rozwiązanie tego w sposób taki, że ja bym mógł dalej prowadzić i pomagać jako menadżer, ale przydałaby się osoba, która by była w stanie zrekrutować osoby. No i tutaj niestety muszę powiedzieć to, dogadywałem to kiedyś gdzieś, ale no to jest ciężkie ze względu na to, że to jest organizacja szkolna, więc uczniowie powinni być w tej drużynie, ale no to jak mówię, w, ciężko jest znaleźć tylu dobrych zawodników, no tylu. No w sumie pięciu na, na każdą z dywizji mówię tutaj o Lolu i Csie, no czyli łącznie 10 osób. Jest ciężko znaleźć, którzy będą się dobrze grać, dobrze strzelać, dobrze klikać żeby to działało, więc potrzebne byłyby osoby gdzieś tam, jakaś świeża krew z zewnątrz, która poprowadzi więc, temat. Drogi słuchaczu, jak chcesz zostać tutaj jakimś nowym graczem, trenerem, zapraszamy do kontaktu, nie? Jak najbardziej, no tak jak mówię, no jeżeli będzie wrzesień, przyjdzie wrzesień, przyjdą nowe osoby, ktoś kto chce w przyszłości gdzieś tam liznąć trochę tematu już bardziej, no może nie amatorsko, a półprofesjonalnie, no to jak najbardziej droga jest otwarta, ja jestem e, cały czas otwarty na każdy kontakt. Okej, okay, nikodem. tak żebyśmy już zeszli z tego tematu e-sportu, tej całej praktyki, którą robimy i tego świata zawodowego, powiedz nam coś hobbystycznie, co uprawiasz na co dzień. E, no to hobbystycznie przede wszystkim głównie sport, od małego sport. E... Zaczęło się od piłki nożnej, jak wszędzie. 9 lat grałem. E, później miałem mały wypadek e, na boisku. Pękła mi czacha, mam blachy w czole, więc od tego czasu zrezygnowałem, też ze względu na przeprowadzkę. E, nie chciałem grać nigdzie indziej w sumie niż moja drużyna. E, poprzednia w Wilkowicach. E, no i tak jak mówię, zawsze sport, później gdzieś tam gimnazjum, klasa e, o profilu piłki nożnej, ale zacząłem gdzieś bardziej angażować się też w inne, e, pomagałem i gdzieś tam... Miałem dobry kontakt z KS Bystrą w sekcji piłki ręcznej. No i sam dużo wprowadziłem do szkoły, no wtedy w gimnazjum, teraz już podstawówki, takiego gdzieś bardziej zaawansowanego trybu sportu, no bo u mnie u iści byli głównie siatkarzami. Co też popchnęło mnie później do, do gdzieś gry w siatkę, przez jakiś czas uczestniczyłem... Bardziej ze względu na przygotowanie do zawodów międzyszkolnych, ale grałem w drużynie w Gielka wilkowice, wilkowice na profilu siatkarskim. Więc oprócz tego, że grałem w piłkę nożną, no to gdzieś 10 godzin WF-u, oprócz tego piłka ręczna i potem siatkówka. A do tego e, lubię bardzo sporty ekstremalne. No i co za tym idzie, jeżdżę na rowerze nie downhillowo, ale enduro. Wydaje mi się, że bielsko-biała to jest idealny, Idealne miejsce na uprawianie tego sportu. Nie mamy tu za dużo wyciągów, więc no jednak trzeba trochę pedałować, ale infrastrukturę mamy na świetną. Tak naprawdę nasze enduro, które jest tutaj, jest najlepiej chyba rozbudowanym kompleksem enduro dla takich zawodników czy to początkujących, czy już takich zawodowych, zaawansowanych w Europie. Więc jest tutaj też duży potencjał. No i na co dzień raczej zajmuję się teraz jazdą na rowerze. I to tylko i wyłącznie tak gdzieś z pasji, hobbystycznie. Przez pewien moment myślałem bardziej gdzieś tam półprofesjonalnie. Uczestniczyłem gdzieś w zawodach, no ale jednak to jest ciężki temat. No i trzeba też poświęcić sporo czasu na ten trening taki typowo już praktyczny i Naukę swoich błędów, żeby coś bardziej osiągnąć, czy to sponsorzy, czy lepsze wyniki. Okej, okay, to jak sobie kupię enduro rowerek, takiego crossa w sklepie, wiesz, już tak za tą piątkę, szóstkę, czyli coś porządniejszego. No nie wiem, czy przy tej inflacji za piątkę kupić. No dobra, ja ci mówię ceny przed inflacją, jakbym się orientował. No dobra, ale za więcej, ale typowo już takiego endurowca. To gdzie u nas w Bielsku... Mogę sobie zapedałować takim dobry. No w zasadzie to wszędzie. Mamy góry, mamy Magórkę, no ale to jest nie półoficjalnie, tam są dzikie trasy, to już bardziej za, dla zaawansowanych. Mamy Koziom Górę, no i to jest przede wszystkim dla początkujących, wydaje mi się, ale nie tylko, no bo mamy też tam, mamy podział tras od zielonych do czarnej. Zielona, no takie najprostsze, familijne, dla dzieci, które dopiero zaczynają, lub po prostu osoby, które chcą gdzieś tam przełamać swoje pierwsze lody. No to jest kozia góra to bezpośrednio obok błoni u nas w bielsku białej. Później mamy trasy niebieskie. To są trasy już takie bardziej typowo, flow, gdzieś tam poskakać, już jakieś umiejętności można i nabyć, i też można pokazać trochę swojego skilla. Potem mamy czerwonej, no i tu już zaczyna się dość ostra jazda. Są takie bardziej, już powiedzmy, że półprofesjonalnie trzeba jednak mieć obejście z rowerem. No i potem mamy trasy czarne. No spytałeś gdzie? No tutaj, jak mówię, jest magórka, mamy kosiem górę, mamy również dębowiec i mamy jeszcze przede wszystkim szyndzielnie. Czyli w sumie najwyższy szczyt, tutaj taki enduro. No oprócz tego, jeżeli chcemy gdzieś dalej, no to między Brodzie Bielskie, no i mamy górę żar. No ale tam już jest głównie DH, czyli naprawdę ostra jatka. Ostra jazda. Tutaj w stronę Szczyrku coś też już patrzyłeś? E, właśnie, no też jeszcze Szczyrk. E, dobrze, że przypominasz. No to mamy Szczyrk. E, Szczyrk mamy w sumie od dwóch lat bodajże, no teraz może już trzeci. E, tam też bardzo fajnie, no tylko to już zależy kto e, jaki ma dojazd. No Szczyrk mamy trochę dalej, e, ale jak najbardziej w obrębie Bielska Szczyrk jeszcze jest e, i będzie cały czas. On się rozwija z tego co się orientuje. Ma tam powstać jeszcze jakaś jedna trasa. E, mamy tam czerwone i niebieskie, więc tam już bardziej m, osoby, które mają jakieś pojęcie rowerowe, ale jest jedna trasa taka, gdzie również można przyjechać ze znajomymi, nawet nie na rowerze enduro, tylko gdzieś tam zajawkowo, czy żeby zobaczyć jak, z czym to się je, no to można jak najbardziej się przejechać. Ale Albo to już wypożyczyć, bardziej... nie? Albo wypożyczyć, no tak naprawdę jeżeli chodzi o, o, o to to co ja bym polecał, no to ja, moja historia zaczęła się rowerem taka, że przypadkiem ze znajomymi przejechaliśmy się na Błonia, tak tylko casualowo przejechać się, coś zjeść i wrócić. No a zobaczyliśmy jakieś strzałki w lesie, jeden ze znajomych powiedział, że no kiedyś był na takiej trasie i w sumie fajnie. No i z ciekawości pojechaliśmy, bez żadnego obycia, ja w sumie wtedy nie wiedziałem do końca czym jest tak naprawdę enduro. Wiedziałem tylko, że istnieje coś takiego jak downhill, a to jest też inna bajka. Też zjazd, ale no innego rodzaju. Pojechaliśmy. Pierwsza trasa to była Stefanka. Później, w sumie, zobaczyliśmy, że to całkiem fajne fajnie się tak zjeżdża. Ciężko mówić na tej trasie o adrenalinie, ale jednak uśmiech na twarzy się pojawił. No i kilka dni później pojechaliśmy na następną i następną. Następna to był Twister. No i przez większość czasu ze względu na brak sprzętu, gotówki i, i też nie wiedziałem dokładnie e, na czym stoję i z czym to się je, e, no to jeździłem na, na zwykłym rowerze gdzieś tam górskim e, z Decathlonu, tak? E, no i później to gdzieś tam zaczęło dobieranie sprzętu, lepszy kask, ochraniacze, e, no a na końcu rower, więc... E... Czyli raczej zadbajesz o swoje zdrowie niż o... Maszynę. Tak, no wydaje mi sprzęt, a technika zrobi z siebie zawodnika. Bardzo mi się podoba to określenie e, jest ono jak najbardziej prawdziwe. Jeżeli ktoś e, nauczy się na gorszym sprzęcie e, dobrze jeździć i poczuje tą zajawkę, to później po prostu tak naprawdę czuje się jak w niebie w momencie przeskoczenia gdzieś tam na, na lepszy sprzęt, więc e, no. jak najbardziej. Podstawa to jest zdrowie. Kask, ochraniacze to jest must have. Nie, no bez kasku to naprawdę nie ma się co ruszać. Widziałem dużo tragedii, sam gdzieś tam jak jeździłem, miałem znajomych, którzy kręgosłupy połamali, czy powybijali, po, połamali barki, więc przede wszystkim to kask i ochraniacze na kolana. Hmm bądź na, na łokcie, no to już zależy kto jakie ma predyspozycje. No ja, ja wolałbym na, na kolana i piszczele ze względu na to, że w enduro mamy już i ogólnie w zjeździe rowerowym mamy pedały platformowe, które mają piny dość ostre, no i w momencie, w którym wbije nam się coś takiego w nogę, no to jest, jest niemiło. A jakbyś miał rozróżnić downhill od enduro? Eee, no downhill od enduro różni się przede wszystkim, wydaje mi się, eee, samym zamysłem podjazdu. W enduro, no to podjeżdżamy na własną rękę. Zawody wyglądają w ten sposób, że dostajemy określoną ilość czasu na wyjazd, na, swoją, na swój start, no i potem zjeżdżamy. No i tak, mamy kilka wyjazdów. Są to zazwyczaj 3 do 4 OS-ów, bo tak się to nazywa czyli cztery starty. Cztery razy musimy podjechać na, na różne szczyty, bądź na te same, tylko w innych miejscach na, in, na inną trasę więc przede wszystkim tym się to różni. No i liczy się tutaj, no niestety na trasach enduro zdarza się coś takiego, że jednak gdzieś tam trzeba podpedałować czasami więcej, czasami podjechać, to już zależy od trasy i od, od stylu jazdy. A downhill, no to mamy przede wszystkim tylko i wyłącznie nastawienie na zjazd. To jest szybka jazda, to jest bardziej ekstremalna jazda, trasy są dużo cięższe, może mniej... Mogę zaryzykować stwierdzenie, że mniej techniczne, ale bardziej po prostu za przeproszeniem, jazda na, na, na pałę, tak zwaną. Nie? Po prostu jadę przed siebie, wyłączam, e, wyłączam głowę, no i jadę przez te kamienie, przez te korzenie. E, no te de, trasy są bardziej wyboiste. No a trzecia różnica to sprzęt. E, rower Enduro mm, klasuje się na dwa. Mo, możemy mieć full suspension, czyli dwa amortyzatory, e, przód i tył. No, a możemy mieć też huttaila, czyli po prostu tylko i wyłącznie e, amortyzator z przodu. E, gdzie w Downhillu coś takiego nie wchodzi w grę. Tam mamy naprawdę duży, wysoki amortyzator. No, tam się wszystko klasuje w milimetrach. No, to jeżeli mam mówić tutaj tak technicznie, e, jeżeli ktoś kiedyś tam się zaja, zajawkowo zacznie interesować tym, albo chciałby wygooglować, no to Enduro, no to teraz mamy 160 mm skok, e, tak zwany, czyli to, ile damper e, czy, i. Amortyzator z przodu może się, że tak powiem, wgiąć do środka, tak kolokwialnie mówiąc. No, a Wenduro to jest minimum 200 zazwyczaj. A między tym mamy coś takiego jak Super Enduro to jest 170-180 skoku. Więc no. Różnic jest sporo, ale niestety przez. No niestety, niestety, no to jest kwestia doświadczenia i obycia. Ludzie na początku nie rozróżniają tego. Ja na początku mówiłem, że jeżdżę downhill, no a tak naprawdę było to Enduro, tak, no, tylko że. Sam zamysł to jest zjazd, więc no można na początku tego nie wiedzieć. I na początek polecesz raczej Enduro co? E, ciężko powiedzieć. No jeżeli chodzi o naszą aglomerację tutaj, no to Enduro tylko i wyłącznie e, dlatego, że um, chodzi o sam dojazd i tego, że tras samych downhillowych jest mało i koszta są wyższe. E, no bo tutaj trzeba jednak dać pieniądze za wyciąg, bo takim rowerem e, downhillowym on jest cięższy zazwyczaj i ma inne przełożenia, mówię tutaj o przerzutkach więc nie podjedziemy będzie trzeba wyprowadzać, a to zazwyczaj kończy się na jednym, max dwóch wyprowadzaniach, bo po prostu nie mamy na więcej siły więc jeżeli miałbym komuś sugerować, no to polecam enduro, jeżeli ktoś ma Rosterkę. Ja miałem taką rosterkę czy downhill, czy enduro. Na początku szukałem rowerów downhillowych, no bo większy amortyzator, lepsza, lepsza jazda i, i, i inny sprzęt. No ale później jednak znajomi gdzieś tam czy tam środowisko rowerowe mi przemówiło do, do rozsądku. Też nie miałem wtedy prawa jazdy, więc nawet nie miałem za bardzo jak dojeżdżać gdzieś na dalsze e, miejsca. No jedynie gdzie mi się tak udało dopedałować, no to międzybrodzie na, na górę żar. No ale to też są dwa wyjazdy tak naprawdę, gdzie większość czasu no, to jest dojazd z Bielska do później powrót do domu, więc tak naprawdę poświęcamy kilka godzin na samo pedałowanie po asfalcie, żeby zjechać sobie z górki dwa razy. ja Jakby nie patrzeć, to tak. Tak, no niektórym się to podoba, no mamy kolarzy, więc oni jeżdżą tylko i wyłącznie po asfalcie. E, no i nie to nie jara, dla mnie to jest nudne jak bieganie, e, ale wolę po prostu gdzieś tam no też rower przede wszystkim można potem wykorzystać do takich familijnych wypadów z rodzinką gdzieś tam, jeżeli byśmy jechali załóżmy, że z Bielska do Szczyrku ktoś chce sobie spędzić czas niedzielny, no to na rowerze downhillowym no to ma męczarnie i, i nie da rady. Eee, no chyba, że jest hardcorem no ale no to po, tak jak mówię, no to jest po, potem naprawdę wysokie zmęczenie i to nie jest przyjemne. A taki rower enduro, no to ustawimy sobie, mamy wysuwaną sztycę czyli hydrauliczne siodełko na przycisk które sobie podjedzie do góry możemy sobie, mamy lekkie przełożenia przede wszystkim więc mamy eee, Minimum wydaje mi się, że to jest takie 42 zęby z tyłu, a co za tym idzie, jak mamy więcej zębów z tyłu, a mniej z przodu, no to lżej nam się pedałuje. No a niestety w downhillu, no czystety niestety, no taki, taki jest sprzęt i, i taki jest rodzaj e, samej jazdy, no to mamy mniejszą, mniejsze przełożenia, e, no i dużo ciężej nam się pedałuje. A jakby nie patrzeć, że w dół to z większą prędkością. No tak, no dlatego tak jak mówię, no sprzęt się różni w zależności od tego co potrzebujemy. Okej, okay, bo skoro mam tutaj eksperta, to zapytam. Dochodziły mnie bardzo dużo takie teksty, że rowery elektryczne downhillowe czy enduro są bezsensowne. I podzielmy to teraz zanim zaczniesz tutaj swój wywód kombinacyjny. <laughs> podzielmy to na Kupuję rower elektryczny, żeby mieć baterię wspomagającą, tak jak to robi KTM z rowerami, tam nie masz manetki, tam masz trzy guziki mocy to połączenia. To już nie jest rower, to już jest... Uh... Dobra, ale chodzi mi o to, że to jest... Jeżeli ty nie padełujesz, to on nie pojedzie. A są rowery, że klikasz guzik i jedziesz. No, no to I tak. I powiedz mi teraz tak, na co, bar co bardziej obrażacie, bo założy się, że ani jednych, ani drugich nie szanujecie u was na tarach. Czego bardziej się wystrzegacie i co jest takiego właśnie kluczowego, niebezpiecznego, że jednak jest lepiej dać mniej kasy, trochę więcej wysiłku i jeździć normalnym rowerem enduro po takich trasach, niż właśnie kupić sobie elektryka, który Cię będzie ciągnął? Znaczy się, no nie chcę tu wyjść na typowego endurowego hatera, który pedałuje i ma złą opinię o elektrykach. Tutaj trzeba to podzielić dość mocno. Mam na myśli tu to, że po pierwsze, no dla mnie przyśmiewcze jest patrzenie po prostu na kogoś, kto mija mnie z uśmiechem na twarzy, w ogóle nie wysilając się, jadąc do góry. No tylko teraz patrzymy na taki downhill i oni w ogóle nie pedałują, bo jeżdżą sobie wyciągami i jadą potem w dół. Ale jeżeli chodzi o takie coś, na przykład jeżeli, odkąd mamy tak naprawdę niedzielę niehandlowe, założyłem, że ludzie nagle zaczęli powychodzić sobie w góry. I na przykład rodzinnie, czwórka... Czw Czteroosobowa rodzina, rodzice plus dwójka dzieci jeździ na rowerach elektrycznych. I teraz, tak, jeżeli ktoś nie jeździ na co dzień, nie ma siły i tak dalej i potrzebuje tego roweru elektrycznego, no to dobra, niech ma. No ale równie dobrze może pojechać i poświęcić swoje kondycje i zdrowie na zwykłym rowerze. Jak jeszcze starsze osoby jestem w stanie zrozumieć, tak, jakby zachęcanie młodzieży w wieku 11-12 lat. No dzieci w sumie, do jeżdżenia na elektrykach i samej wygody, no to sam zamysł pedałowania tego rowerowego fanu gdzieś się zatraca. No i robimy się po prostu wygodni. No wiadomo, że człowiek lubi być wygodny. Wszystko robi pod to, żeby mieć wygodnie. No, ale może ktoś nie czerpie z tego fanu, że musi pedałować pod górkę. No ale kurczę, no jednak wydaje mi się, że jeżdżenie na rowerze elektrycznym, e, zwłaszcza w wieku gdzieś tam 12 lat, no to potem dziwi, dziwi mi się, że e, jest o, są ludzie otyli, dzieci są otyłe e, i gdzieś się ten zamysł samego sportowego trybu życia e, zanika, bo robimy się wygodni, bo tak naprawdę rower elektryczny no niby ma ten naj, można mieć ten najlżejszy tryb i on tam nie wspomaga za wiele jest ciężko można sobie to utrudnić no ale wiadomo że potem gdzieś tam psychika nas nastawia na to a dobra nie mam już siły no to włączę sobie największy tryb i wyjadę sobie na górę a na rowerze zwykłym, no to też ćwiczy gdzieś tam charakter i psychikę, nie? No jak załóżmy, ja miałem gdzieś tam takie swoje standardowe spoty, gdzie się zatrzymywałem na odpoczynek, tak potem jeżeli chciałem się rozwijać, no to po prostu stwierdzałem, że omijam jeden i dopiero zatrzymuję się na następnym. A co za tym szło? Gdzieś progres taki i mentalny, i, i kondycyjny, bo naprawdę kondycję przed swego czasu miałem naprawdę bardzo dobrą dzięki temu, że zacząłem omijać albo po prostu zacząłem później robić sobie przerwy, a doszło do momentu, w którym potrafiłem na przykład dwa razy wyjechać bez przerwy, tak? Więc rower elektryczny... Hmm... Dla ludzi 50 plus chyba, tak Dla mi się wydaje. Dla ludzi 50 plus. E, no a rozdzielając to, no to mamy oczywiście no, typowy rower elektryczny, gdzie musimy pedałować, no a mamy jeszcze e, tak zwane na przykład surrony, e, czy jeszcze inne e, tego rodzaju. No to, to już nie jest rower, to jest tylko podpięcie pod rower, e, ze względu na to, żeby to było bardziej legalne, e, no ale to mamy już bardziej, wydaje mi się, że... Krosa elektryczna. Dokładnie, elektryczny kros, to jest Grazie. bardziej już elektryczny kros. Dobra, to tak już kończąc tutaj naszą rowerową batalię. Powiedz mi, co byś zmienił u nas w szkole? Co bym zmienił? No jeżeli mówimy o samym kierunku i o informatyku, to zmieniłbym przede wszystkim organizację tej serwerowni. Żeby po pierwsze był komfort korzystania z tego internetu, czy pobierania jakiejś rzeczy, czy załatwiania po prostu płynność samej pracy na lekcjach, czy to na lekcjach dodatkowych. No a później wiadome jeszcze te turnieje, tak? No bo te turnieje, nie ukrywajmy, jednak robią dość sporą promocję dla szkoły. Sam kierunek widać, że uczniowie przede wszystkim dają coś od siebie, Oczywiście szkoła w tym pomaga, no ale jednak czasami te problemy rzucają kłody pod nogi, co niestety odbija się później gdzieś na tym, że zawodnicy w momencie, w którym przyjeżdżają z dalekich miejsc, no ostatnio mieliśmy właśnie tę, tą sytuację, że byli zawodnicy bodajże z Łodzi, no i musieliśmy ich odesłać do domu. A co za tym idzie, no troszkę lekkie takie potknięcie powoduje, że potem nie chcą brać udziału w takich turniejach, bo boją się, że znowu wydadzą pieniądze na marne na sam dojazd. Eee, więc przede wszystkim wydaje mi się, że ta serwerownia, eee, no i or no, głównie organizacja bardziej ta informatyczna i sprzętowa, bo wydaje mi się, że eee, tyle nam wystarczy. No u nauczycieli mamy naprawdę zaangażowanych, jeżeli chodzi o informatykę, eee, przede wszystkim też młodych, wyrozumiałych, inaczej to wygląda niż w szkołach publicznych, eee, za to jest duży plus, eee, ja to jak najbardziej doceniam. Eee, no i w sumie ciężko mi jest jeszcze coś innego takiego powiedzieć. Bardziej chodzi tylko i wyłącznie o te sprzętowe sprawy. Okej, okay, a jakbyś nie miał patrzeć na kierunek, a na cały budynek i szkołę? Na cały budynek i szkołę, to co mi przeszkadza po 18 roku życia? Brak parkingu, jak chyba wszystkim. No wiadomo, że ciężko jest u nas, bo nawet jest ciężko z miejscem dla nauczycieli, ale no to przede wszystkim brak parkingu. A druga sprawa, no teraz może już mniej, chociaż kto wie, co będzie na początku września. No to brak miejsca. No te klasy po prostu gdzieś tam czy na samym korytarzu jest bardzo tłoczno. Jeżeli jakaś klasa wyjdzie minutę przed dzwonkiem, to tak naprawdę jakby trafiła jackpot, bo może sobie wyjść, siąść i... Nie mieć z tym problemu, no a normalnie jeżeli nauczyciel puszcza czasami te dwie minuty później, bo, bo trzeba dopisać notatkę czy coś, no to potem nie mamy gdzie siąść, trzeba stać albo szukać miejsca na ziemi. Eee, a oprócz tego czasami nawet nie ma czasu, żeby znaleźć to miejsce, bo mamy tylko i wyłącznie pięciominutowe przerwy. To jest też problematyczne. Więc jakby nie patrzeć, miejsce, co? Takim głównym problemem. No wydaje mi się, wydaje mi się, że miejsce, no. Nie mamy zbytnio dużo możliwości, ja to jak najbardziej rozumiem, no ale jeżeli miałbym już wytykać, no to, to, to te rzeczy. A jakaś atrakcja szkolna, którą byś dołożył taką miesięczną, no nie, że miesięczna, no ale na przykład taki event raz w miesiącu u nas w szkole, który by był dla wszystkich klas, albo taka jakaś właśnie atrakcja na co dzień u nas w szkole, która by była? Szczerze to się nad tym nie zastanawiałem, ze względu na to, że no swój czas poś poświęcam gdzieś tam na te dodatkowe projekty niezwiązane bezpośrednio z samą, samym, samą szkołą i społecznością szkolną. Tu tylko i wyłącznie chodzi czasami o zaangażowanie, gdzie tego zaangażowania u niektórych jest dużo, tak u większości, no dobra, może nie większości, bo nie chcę też mówić za wszystkich, no ale pół jest takich, że, że naprawdę chciałoby wziąć w czymś udział, ale nie wszystkim da się dogodzić, a ci nie wszyscy, no to jednak jest spory odsetek. No i zorganizowanie czegoś na, na fajnym, dobrym poziomie, żeby to miało ręce i nogi, jest ciężkie, po prostu jest ciężkie jest ciężko. więc nie mam nie mam pomysłu, co mógłbym mm, dodać. To musiałbym się zająć gdzieś tam szkołą bardziej na takim, mm, no poświęcać temu więcej czasu, może spróbować e, startować w, w wyborach, ale no odpuściłem sobie to w tym roku i w, o, wydaje mi się, że odpuszczę sobie w przyszłym. E, co prawda nie jestem zadowolony czasami z prowadzenia e, naszych e, przewodniczących i, i wszystkich osób w, w tym gronie, ale mm, no, też nie daje za bardzo nic od siebie, więc nie mogę zbytnio wymagać. No, ale tak jak mówię, no, odpowiadając tylko i wyłącznie na pytanie, nie mam bezpośrednio na razie pomysłu, co mógłbym dołożyć tutaj Dobra, do szkoły. Nikodem, nie będę cię już męczył, bo mamy dużo materiału. Myślę, że tutaj bardzo fajnie się będzie tego słuchać. Coś, co myślę, warto powtórzyć, żeby się nie bali ludzie ryzykować, nie u nas w szkole. No tak. Pytać, to... angażować. Owocnie, Owocnie później. Yy... Jest wynagradzane czy to w punktach, czy to w ocenach, czy to potem, e, no że tak powiem, w kontaktach między nauczycielami czy dyrekcją. Więc war, warto dołożyć coś od siebie, żeby potem ewentualnie mieć jakieś profity. Zawsze ktoś gdzieś może przymrużyć oko, więc, więc wiadomo, jak jest. Ja dziękuję, że byłeś moim gościem w naszej siódmej odsłonie. Ja również dziękuję za zaproszenie. Nikodem Zio i Dawid Midor. Do usłyszenia. Dzięki.